Witam wszystkich Januszy po Boring Workshop, a dzisiaj zmierzamy ku kolejnej stronie Harsh Review. A dawno nie było żadnej kobiety, więc znalazłem wśród listy stron do zrobienia Kasię Pawlica. A Kasia, zaczynamy. Jesteś dzisiaj ofiarą Harsh Review. A pierwsze takie podstawowe coś, co się rzuca już w oczy, to jest not secure, czyli brak certyfikatu SSL. Coś, co powinnaś jak najszybciej naprawić. A dzisiaj na spokojnie zobaczymy najpierw wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o background. Nie będę nigdzie zaglądał, a robimy tylko wywiad na temat strony, prędkości, nieprędkości i takie inne rzeczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I GT Matrix bez pośpiechu, strona w Niemczech, a no Linux.pl, tak, ale zakładam, że będzie działać szybko mimo tych Niemiec, nie? Pobiera się tutaj, tu już leci, megabajty poleciały na 7, 166 zapytań, połączeń, to bardzo, bardzo dużo, a i to są u ciebie w zdjęcia, stówka. Zobaczymy, jak wygląda GT Matrix. CC. Całkiem. Chciałem zrymować, ale kurwa nie zrymuję, bo nie dam rady. No CC jest ok. No, bieda, ale jest ok. Jakieś drobne widzę rzeczy, małe piórko, takie jak te główienka twoje, o te piórka takie, nie wiem czy tutaj widać, o, jest na czarnym, ale to jest te piórko, o, tutaj sobie pomacham nim. To te piórka są niesoptymalizowane, no to duperela. Ale tu są fajne takie ciekawe pliki, jakieś S7, S5, to domyślam się, że to jest slider, nie? Dlatego się nazywa S, a nie pełnym zdaniem, czy też wyrazem. No dobra, no i bardzo dużo syfu z Instagrama. Nie wiem, na chuj ten Instagram. Jumbox Weddings, ten badge, który masz od nich. Po pierwsze, no skopiuj już do siebie na stronę, używaj u siebie na stronie, a nie ciągniesz jako kolejne połączenie z Jumbox Weddings. Jeżeli ich serwer będzie zamulał, to twoja cała strona się będzie czekała na to zdjęcie i czas poleci ci. Czas mamy sekunda 85, czyli no nie jest źle, poniżej 2 sekund, poniżej 5 sekund to wszystko jest spoko, nie? A jakieś redirekty, jedziemy dalej. Czyli wchodzimy na stronę, widzimy twoją najlepszą pracę, czyli twoje najlepsze kilka zdjęć, które masz na slajderze. Logo jest linkowalne, więc mogę zapętlić się i po prostu zaklikać się na śmierć. Nigdzie dalej nie pójdę, tylko będę cały czas widział pierwszą stronę. A no, to nie są twoje najlepsze zdjęcia, umówmy się, nie? To fajne, ale to nie są. No dobra, dzisiaj przeglądamy stronę w rozdzielczości 4K, więc wymagania rosną, drodzy Janusze. Wszystkie zdjęcia, które widzimy u Kasi, jest papka. A już wiemy, bo wcześniej widziałem, że one są 1920 pikseli. Więc nawet te 1920 pikseli, jeżeli ktoś wpadnie z wyświetlaczem Retiny, to i tak jest to mało, ponieważ Retinka jest 2880 pikseli. Popiłem, jedziemy dalej. Na dole mamy menu Weddings, czyli śluby, kurwa, tłumaczenie takie od razu. Sessions, czyli sesje plenerowe. Domyślam się, że strona jest nastawiona na zagranicznego klienta, dlatego wszystko jest tutaj po angielsku. A polskie jest tylko tam tłumaczenie, co nie? Aczkolwiek tu już się coś wysypało, blok what's new i już tak dziwne to jest, ale dobra. Information about, offer, contact, let's meet. Nie jestem zwolennikiem takich gówien, nie? Jeżeli chcesz robić stronę po angielsku, to zrób ją po angielsku i nie mieszaj się z polskim, bo założę się, że przejdziemy zaraz dalej i na przykład opisy blogów będą tylko po polsku, bo wiem, że Janusze są leniwi i im się nie chce po prostu pisać w 15 trylionach języków. Dobra, przewijamy w dół. Pojawiają się favorite weddings, ulubione śluby. No głupie jest to tłumaczenie, no po co to? No, po prostu.
No tak jak myślałem, śluby są opisane po polsku, nie? Co nie? Są po polsku? Są po polsku. No i te kurwa piórka, które są fajnym elementem, natomiast trzeba te zdjęcia zoptymalizować. Dobra. Jest czacha, jakiegoś wielbłąda. A favorite family, ulubione rodzinne. Okej. Okay. Stay in touch. A kurwa, to już nie jest przetłumaczone. Pozostańmy w kontakcie, nie? Dobra, jest księżyc. Aha, i to jest ten zdupiały Instagram. Okej. Okay. Aha, czyli jeżeli mamy pozostać w kontakcie, to tylko Facebook albo Instagram. Maila nie mogę napisać, ani nie mogę się skontaktować formularzem. No dobra. Jest thank you. Klikam na thank you i wychodzę ze strony. Czyli dupa. Jest następnie ten Janbuk. Wychodzę i ciebie nie ma. W ogóle wypuściłaś to do chuj wie czego, nie? A Bridel. No, największym smutkiem tego wszystkiego jest to, że po pierwsze wszystkie są zlinkowane nie tam, gdzie trzeba. Okej. Okay. A druga rzecz, są zlinkowane, że się otwiera w tym samym oknie. I to jest problem. Dobra. Winiemy się na górę i idziemy na weddings. Bardzo prosta jest ta homepage, tam w ogóle nie ma informacji, tylko same zdjęcia. A rozumiem, że lenistwo pisać się nie chce. Okej, okay, tu rozumiem, że ładują się wszystkie. Dobra, spoko. No, klikamy ten Poznań, bo mnie zainteresował Bochoł, Poznań i w ogóle, nie? Mściszewo. Dobra, emoji. Kurwa, czat. Po prostu fajnie, że się śmiejesz. Bardzo mało tekstu. Są zdjęcia zlinkowane, można je sobie klikać. Najlepsze jest to, że jak wejdziesz na tym telefonie i klikniesz na zdjęcie, a często gęsto podczas przewijania poluchami a po ekranie telefonu, ludzie klikają. A to im się otworzy jeszcze mniejsze. No bo dojdą marginesy, te jebane strzałki, więc będzie smutek, nie? Dobra, fajnie, że można każdy sobie kliknąć. Ja tu dużej różnicy nie widzę, więc nie wiem po co to jest. Ale sprawdźmy jeszcze sobie tylko nazwy plików. Andrzej i Iwona. Śmietnik. Co to jest? A to... Co? Coś masz, chyba jakiś... recapcza do kontaktu. I... się wysypało. Dobra. Dużo zdjęć, przewijamy. Kurwa, jeszcze więcej zdjęć się ładuje. Dobra, idziemy na koniec. Jeszcze na koniec. Dobra. To jest... Rozumiem, że jest to galeria klientów, a nie blog post, bo jest odpyte z tych zdjęć, nie? Fajnie, że jest coś takiego, czyli jest wybór, co dalej zrobić. Kasia i Tomek, Asia i Wojtek, Jola i Miklos. Dobra, idziemy na Kasię i Tomek. Chuj, trochę już czekamy, nie? Dobra, tu troszkę więcej tekstu, są wymienione jakieś rzeczy. Jak nazwy plików? Kasia i Tomek. Śmietnik. Po prostu śmietnik. Okej. Okay. O Jezus, nie chciałem tego uruchomić. A, no widzisz, nawet myszką mi się przez przypadek klika. Dobra, na sam koniec. Jest komentarz, nawet jeden. A dobra, blogi wyglądają na razie słabo. Idziemy na sesję. I sesja, domyślam się, że cokolwiek nie kliknę, będzie dokładnie tak samo, tak? Spoko. Teraz tak. Jak już jedziemy o tych tytułach i tak konkretnie, to niezwykła inna sesja narzeczeńska. To jest generalnie jakiś z dupy opis, a u ciebie jest jako H1. Ma nie, u ciebie to całość jest jako H1, bo tu masz podzielone na spany. No to kurwa śmietnik, nie? Sorry, jak to się śmieli. Panowie i panie na aboringu, gruz. Bo to jest gruz, no po prostu to jest gruz. Dla mnie H1 to by był Dom Kultury Służew, a i tutaj nie wiem, sesja narzeczeńska, albo sesja narzeczeńska w domu Kultury Służew. A natomiast niezwykła inna sesja Olga i Michał. No nikt nie szuka Olga i Michał, kurwa. Co by nie robić, wpisuję Olga i Michał w Google i ja pierdolę, nie? Widzę jakieś pary, ale skąd ja mam kurwa wiedzieć, że Olga i Michał się hajtnęli w tym domu Służewcu? Czy tam Służewiu? No trochę dziwne. A
Okej. Zamykamy. Smutek, nie podoba mi się to. Idziemy na bloga. Okej. To są te same rzeczy, które były rozdzielone tu, czyli tu jest rozdzielony blok, tak? Tak mi się wydaje. Tu jest rozdzielony blok z wszystkimi wpisami, a tu po prostu jest wszystko w jednym. Dobra, smutek. Takie zapętlenie, nie? I portfolio, śluby. Kurwa, znowu to samo. Sesje rodzinne. Czyli to, ten twoje portfolio to, jest, to są filtry takiego bloga, nie? Okej, okay, super. Nuda. O mnie. Nie rozumiem. O mnie. Czemu nie jest tu filozofia, tylko filozofii? Oferta jest też po polsku, o mnie jest po polsku, a tu po angielsku. Kurde. Dobra. Tutaj sobie piszesz coś tam o sobie, malutkie zdjęcie. To mogę kliknąć. Super. Ale znowu wyszedłem z twojej strony, nie? To też mogę kliknąć, ale znowu wyjdę z twojej strony, więc nie będę klikał. Filozofia. Trochę mała ta czcionka. Ale dobra, coś tu trzeba przeczytać. A później nic nie mogę zrobić. Nie dajesz mi żadnego wyboru. Tej swojej filozofii nie poparłaś tutaj niczym. Co mógłbym zrobić? Czyli tak zwane call to action. Idę na ofertę. Ceny pakietów na poprzedni rok zaczynały się od 4000. A na ten? A na przyszły? Dobra. Są zdjęcia twoich pudełek, albumów. No tak skromnie, no. Dobra, i jeżeli chcecie poznać, wypełnijcie formularz kontaktowy. Tutaj. Gdzie? Patrz. Tutaj. No nic, kurwa, no nie mogę kliknąć. Lub napiszcie maila tutaj. Kurwa, co tu się stało? Dobra, poczekaj, bo ja nie używam tego maila i nie chcę pisać do ciebie maila. Dobra, poszło. Nie napisałem, także ten spam to nie ode mnie. Okej, okay, i na koniec mamy kontakt. Kurwa, zabiłaś mnie uśmieszkami, napisałaś i po polsku, i po angielsku. Myślę, że tak, angielscy klienci to tak nie bardzo się kontaktują z tobą. Bo jednak masz polską stronę z angielszczoną, ale każdy blog jest po polsku, więc kurwa, oni ni chuja nie wiedzą, o co chodzi, nie? Imię, data ślubu, miasto, miejsce, telefon. Telefon nie jest wymagany. Adres e-mail wymagany, treść wiadomości, polecenie. I tutaj mam sobie wybrać. Mogę wybrać i taki, i taki, i taki. I że będę miał i kościelny, i plenerowy, i wyjazdowy. I chuj, wysłałem ci coś takiego i uwierz mi, ty nie wiesz, o co chodzi. Nie. Ty po prostu nie wiesz, o co chodzi. Więc twój kontakt form nie jest intuicyjny. Przynajmniej tego nie rozczytasz czasami, nie? Jak wpadnie ci jakiś oszołom, tak jak ja, i wypełni takie rzeczy. Dobra, jest Facebook, jest to. Idziemy sobie zobaczyć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, co Google wie o tobie. Czyli klasycznie site, marzemy HTTP, bo to nie zadziała. Dobra, i tu są rzeczy zindeksowane przez... O, były opinie, ale nie widzieliśmy wcześniej opinii. O, proszę, kurwa, są opinie, no. Widzisz, widzisz? Zdjęcia połamane, wszystko połamane. Dobra. Chwalimy się. Też takiej strony nie widziałem. Ale to jest jakiś pewnie blog post. Dobra. To pewnie blog post. A ja tych blog postów nie oglądałem, bo nie chciało mi się. News. Nie ma newsów. Portfolio śluby. Taka cudowna nazwa. Też nie działa. Aha, czyli masz... Czyli coś tam jak budowałeś stronę, to coś pozapominałaś pousuwać sobie. Jest trochę tych stron poindeksowanych, to spoko. Są warsztaty. A to też pewnie blog post. O. Dobra, tu można sobie poglądać, jak było na warsztatach. Co tu jeszcze ciekawego możemy znaleźć? Kurde, nic nie możemy znaleźć. Z dupy te tytuły są jakieś takie, wszystko takie króciutkie. Nie powyśliła, nie wyśliłaś się. Tatu.
Tatam. Dobra. To są posty, nie chce mi się tego przyglądać. Ale wejdę sobie na stronę 9 bloga. Kurwa, masakra. Ile tych stron trzeba tam przewinąć, żeby zobaczyć twoje prace, nie? Dobra, jedźmy dalej, gdzieś tam na koniec może. Ojoj, zdjęcia się poindeksowały. Jaką stronę? Ojoj. Zadam ci ten komentarz, żeby był problem. Sorry. Znajdziesz go pewnie, żeby go usunąć jakoś, nie? Nie wiem, jak to tam działa u ciebie. Dobra, to co? Takie mocne 6,5 na 10. Dobra? Kasia, trochę roboty jest. No, szkoda, że tych zdjęć nie pilnujesz, a nazewnictwa. Szkoda, że nie robisz nic w kierunku SEO. A żeby to, no masz tam potencjał, po prostu wiesz, fajne prace i liczba tych blogów mogą ci zapewnić naprawdę potężne indeksowanie. Tyle, że trzeba to sobie ogarnąć. Miłego dnia, moi drodzy. A wszyscy czekamy na weekend. W weekend będzie takie jakieś pierdolnięcie hard review. Trzymajcie się, na razie.